Marcin Koszałka jest dzisiaj gościem Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. Witam Pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Nasz cykl rozmów, spotkań z filmowcami i w ogóle osobowościami świata kultury nazwaliśmy Bez znieczulenia. Oczywiście w ten sposób kłaniamy się patronowi CKF, czyli Andrzejowi Wajdzie. Ja Pana Andrzeja Wajdę no raz miałem okazję, tam była jakaś krótka rozmowa i tyle. No, wszystko, co o Wajdzie wiem, to wiem, no, co inni wiedzą z literatury, z jakichś wywiadów, z książki. Opowieści o nim też. Opowieści o nim i tak dalej, tak? I ja tego twórcę bardziej mogę szanować za jego dzieła niż za samego twórcę, bo go nie poznałem. Znaczy, ja wiem, że to był w porządku człowiek, nie? Ale nie mogę o nim nic więcej powiedzieć, bo nie miałem bezpośredniego kontaktu z nim. Można by myśleć, że teraz w tym czasie pandemii i podczas sytuacji, w której dochodzą do nas takie głosy, jak się żyje w domach ludziom, jak często są to trudne relacje rodzinne, można by myśleć, że dlatego chcemy z Panem rozmawiać, odwołując się do Pana debiutu, ale to w ogóle jest błędny trop. My szukamy w tym cyklu Bez znieczulenia osobowości, artystów, ludzi, których moglibyśmy potraktować dziś jako autorytety. Słuszna uwaga, że należy rozmawiać w jakiejś takiej szerokiej perspektywie, bo nie wiem, jak jest u innych filmowców, ale u mnie jest taka sytuacja, że ja zamykam pewne sprawy i do nich staram się nie wracać, bo żyjąc jakby ciągle tym, co się kiedyś zrobiło, człowiek jakby zostaje z tyłu, wydaje mi się. I dla mnie etap filmów intymnych jest już zamknięty, tak? Ja nie planuję w tej chwili zrobienia już żadnego filmu z udziałem własnym czy z udziałem mojej rodziny. Ale to też chodzi o to, żeby po prostu patrzeć jakoś szerzej w głąb, nie? I zbierać pewne doświadczenia, czy są pewne etapy w życiu. No, jest etap patrzenia bardzo głęboko w siebie i trzeba to jakoś szybko się z tym uporać. I ja zrobiłem parę filmów. Natomiast potem to doświadczenie przeszłości, które no, determinuje oczywiście człowieka, bo matka moja, mimo że już nie żyje, to zostawiła też duży ślad jakby po sobie i ten ślad będzie do końca życia, zresztą ojciec też. I to można przetwarzać, rozwijając bardziej wyrafinowaną sprawę, czyli przenosić to na innych ludzi albo w innych ludziach znaleźć coś, co jest u mnie. Bo to jest nawet ciekawsze, to znaczy nawet czasem ciekawiej jest oczywiście na poziomie jakiejś psychoterapii czy poznawania siebie, żeby się uleczyć, bo tak naprawdę, żeby uleczyć się psychicznie, trzeba poznać całkowicie siebie, tak? Ja mówię o takim kontekście psychoterapeutycznym, ale z drugiej strony trzeba jednak poznawać przez swoją perspektywę innych ludzi, tak? Bo patrzenie ciągle na siebie jest też po prostu nudne, no. I mnie to już jakby znudziło. Ja też dowiedziałem się trochę o sobie poprzez psychoterapię, natomiast staram się w tej chwili szukać jakichś takich swoich obsesji czy zainteresowań w tematach, gdzie poszukuję pewnej łączności z moim życiem wśród innych. Należy szukać niedomówień, niedosłowności, wizji fabularnej, ale korzystając z backgroundu swojego doświadczenia życiowego, dlatego że to znamy dobrze. Znaczy, jakbym ja miał w tej chwili zrobić na przykład film o licealistach, to raczej bym się nie odważył na taki film. Chyba że musiałbym 10 lat się przygotować do tego filmu, ale też mógłbym do wielu rzeczy nie dotrzeć, przez to, że była wielka bariera między mną pewnie, a tymi ludźmi. To jest oczywiście różne myślenie o filmie. No, mi się podoba takie myślenie o filmie, że się wykorzystuje swoje doświadczenie psychiczne, życiowe, osobowościowe, ale potem zaczyna to się na przykład rozszerzać i powiedzmy, coś tam patrzę w siebie,
A potem dużo rozmawiam z różnymi ludźmi i słucham ich i też szukam rzeczy, które mnie interesują i które przeżywam emocjonalnie, tak, że przecież można wybudować bohatera na takim fundamencie swojej osobowości, a potem dolepić do niego różne inne biografie i właśnie to chyba jest ciekawe w kreowaniu. No, i ja na obecnym etapie taki pełny ekshibicjonizm, to on był jakimś takim elementem młodości, jeszcze studiów, że trzeba było po prostu jakby zrobić sekcję zwłok na żywo, nie? Taką prawdziwą sekcję totalną, nie? I ona oczywiście... Przyznaje się pan teraz tym samym do jakiejś niedojrzałości może, do tego ryzyka, które jest możliwe wyłącznie, gdy się nie ma świadomości, gdy się jest człowiekiem niedojrzałym, jeszcze nieokrzepłym w danej dziedzinie? Nie nazywamy tego niedojrzałością. Bardziej potrzebą czasu, nie? Że w tamtym momencie życia, no bo to zależy przecież od... Van Gogh uciął sobie ucho, już wcale nie był taki młody, a sobie ucho uciął, także... Czy ktoś popełnił po prostu samobójstwo w pewnym momencie, bo stwierdził, że to już jest koniec, tak? Ja zrobiłem akurat film, nie zabiłem matki, zrobiłem film, tak? I to inny mógłby na przykład matkę swoją zamordować, bo były takie przypadki na pewno. No, ale były też te opisy, że strzelił pan do matki kamerą, prawda? Proszę wybaczyć, no tak, ale tam, przywracam to, te... Ale to Marcel, ja z nim tam rozmawiałem, no, on ma tam swoją teorię i no strzelił, nie strzelił, no on też strzelił. Bo on też generalnie strzelił do syna, no nie? Robił film o synku i o sobie i de facto zrobił to samo. Tak, tylko musiał trochę czasu upłynąć, a pan musiał stać się, proszę wybaczyć, klasykiem polskiego dokumentu. Wie pani, no to tak się akurat stało, no po prostu wydarzyło, no ciekawe to było to, że teraz człowiek jakieś takie rzeczy próbuje kalkulować. No, a wtedy co to... Co się zrobi, a wtedy się to po prostu w tamtym okresie, jak się jest młodym, nie kalkuluje się nic, po prostu się bierze kamerę i się robi. I może tego mi trochę teraz brakuje, że rzeczywiście, że brakuje mi takiego ciężaru, ryzyka takiego przypadku pewnego, że jednak jak się robi jakiś większy film, ma się więcej pieniędzy, no to trudno jest zaryzykować i zaczyna się kalkulować. A wtedy nie było tej kalkulacji. To jest podobnie jak ze sportem, no, z piłką nożną. To zawsze tą piłkę nożną porównuję do filmu, bo wiele rzeczy w piłce nożnej, w ogóle w takiej grze zespołowej, jest bardzo podobne, na przykład powiedzmy aktorstwo, nie? Że kiedy jest dobre aktorstwo? No dobre aktorstwo jest wtedy, kiedy albo na przykład kiedy jest dobra rozmowa, kiedy czujemy wymianę myśli, tak? Że się dogadujemy, tak? Że mamy podobne poglądy, albo zgadzamy się, albo się nie zgadzamy, ale też się rozumiemy. A w piłce nożnej jest tak, to jak powiedział Kazio Górski, że piłka polega na tym, że jest gra ja do ciebie, ty do mnie. I tak samo z aktorstwem, że jeżeli aktor nie gra do drugiego aktora, tylko gra do siebie, no to ta rola będzie nieudana, bo po prostu on nie widzi partnera, tylko widzi siebie. Panie Marcinie, ja na futbolu się w ogóle nie znam, ale używając futbolu jako metafory, to otwiera mi pan serce, bo jeżeli hasło pada gra zespołowa, to ja jestem cała w zrozumieniu tego, o czym pan mówi. I kiedy myślę o grze zespołowej na planie filmu fabularnego, a przecież fabuła pana też urzekła, to jest inna para kaloszy, niż gdy się robi ryzykanckie kino, ponosząc odpowiedzialność za bohatera, którym się pan jako dokumentalista zajmuje, jest samotny i sam. Zresztą ja idę taką drogą, taką jakby takiej, ja nie mówię, że to jest jakaś klątwa, tak, ale bo to nie jest klątwa, tylko to jest jakby coś, co nasz patron naszej szkoły Kieślowski, czyli no, ja mówię teraz o szkole filmowej imienia Kieślowskiego, że Kieślowski myślę, że to przekazywał swoim studentom na początku i ta aura Kieślowskiego była zawsze w tej mojej szkole i w ogóle dla mnie Kieślowski jest jednym z najwybitniejszych polskich reżyserów. Myślę, że on spokojnie będzie na tej półce, którą można wysłać w kosmos, gdzie jest pan Andrzej Wajda, gdzie jest Agnieszka Holland, Paweł Pawlikowski, Jerzy Skolimowski i tak dalej.
to, ale Kieślowski zrobił coś, co myśmy się jakoś tam z tego trochę w szkole, nie mówię, że śmiali, tylko że mówili, że taki brak odwagi, że on nagle mówi tutaj, że on dokumentów już nie jest w stanie robić, bo to moralnie go jakby zabija i on woli przejść do fabuły. I w zasadzie ja mam w tej chwili podobne myślenie, że już trochę, zresztą dawno nie zrobiłem żadnego dokumentu, że trochę ciągle nie mam ochoty właśnie na to już papranie się w jakimś takim gównie po prostu etyki i emocji drugiego bohatera, tego człowieka, który filmuje, bo pojawia się tam tyle różnych kontrowersji. Ja nie mówię teraz o własnej rodzinie, tylko w ogóle, że trzeba tego gościa przekonać najpierw do tego filmu, trzeba najpierw go uwieść, czyli trochę być prostytutką psychiczną, czyli trzeba udawać, że się z nim zaprzyjaźnię, że go lubię. Zależnić go od siebie też. Tak, że opowiadam dużo historii, jakby, że zapraszam go do domu, że on nagle się czuje, że jest bliskim, a to jest wszystko po to, żeby go rozprasować, tak? I po prostu nikt mi tu nie powie z kolegów, ani Marcel, ani Błabud, że oni tak nie robią. Oni dokładnie też prują tych bohaterów, udają, że ich lubią, dzwonią do nich co chwilę, wygadują, a potem jak kończą film, to już w ogóle się do nich nie odzywają. Po prostu. Panie Marcinie, to jest bardzo poruszający moment naszej rozmowy. Nie spodziewałam się, że on tak szybko się pojawi, zwłaszcza, że kiedy mówi Pan o swoich filmach w kontekście odpowiedzialności, to ja ciągle myślę o Szczurze w koronie Jacka Błabuda. Miałam kiedyś okazję spytać go o tę odpowiedzialność. To było bardzo przeszywające to, co mi powiedział. I na dobrą sprawę, gdyby uświadamiać sobie również potencjalne takie zakończenie filmu, który robi dokumentalista, to prawdopodobnie należałoby uciec do fabuły i to czym prędzej. Chociaż ślubował Pan, że dokumentu nie porzuci. Czy właśnie nie, przez... Nie, myślę, że dokument... Ja teraz idę w kierunku takiego, kombinuję taki dokument, który bardzo jest kreacyjny, gdzieś tam wykorzystuje też animacje. Coś bardzo kreacyjnego, który w zasadzie bardziej idę w ten taki ślad jakby mimo wszystko Dziworskiego, czyli człowieka, który obserwuje... Gdzie wizualna strona jest bardzo ważna, obrazowa i przez obserwację pewną dochodzi do emocji, tak? Że przez budowanie pewnych ciągów wizualnych powstaje jakaś treść lub wykorzystuje coś. W ogóle mnie antropologia w tej chwili interesuje, połączenie antropologii z obrazem, czyli nie mówię, że archiwalia, ale pewne odkrywanie pewnej przeszłości, nie? Można by tak w skrócie powiedzieć. Czyli coś bardzo wyrafinowanego i przestają mnie interesować takie właśnie robienie filmów, gdzie trzeba rozpróć bohatera i go rozwalić emocjonalnie, że ten etap filmów jakby mam za sobą. Natomiast ja nie będę oceniał kolegów, na pewno nie. Ja kiedyś powiedziałem właśnie Marcelowi, że ja nigdy nie odszczekałem mu na przykład na temat tych różnych zarzutów, które stawiał do mnie, bo szanowałem go jako twórcę, to jest wielki reżyser i taki wajda nawet można powiedzieć polskiego dokumentu. I zawsze miałem szacunek do niego i mówiłem mu, byśmy nawet potem na ty przecież przeszli, bo on nawet mi kiedyś powiedział, że przesadził trochę, że za dużo, że źle zrobił. No po prostu na jakimś festiwalu mi to powiedział. Oczywiście wiadomo, że on zawsze nie będzie się zgadzał jakby z tym, co ja robię, ale powiedział, to było jakby na wysokim poziomie z jego strony. I w ogóle spotykana postawa, prawda? Takiego spotkania dwóch artystów. Oczywiście, ale on ma całkowicie prawo jakby do swoich poglądów i ja mam prawo do swoich poglądów i dlatego nie powinniśmy się po prostu w ogóle oceniać jako twórcy, że ja oceniam ciebie, że ty powinieneś tego robić po prostu. No, każdy ma swoją granicę moralną i każdy będzie robił to, co będzie chciał. I tyle. A z fabułą, no z fabułą to jest, fabuła uwodzi z czasem tym, że się kreuje świat całkowicie, że można po prostu wybudować Krupówki 1938 roku i zrobić tam scenę, jakąś scenę wyobrażoną w głowie i udać, że to jest prawdziwa scena i odtworzyć miejsce, którego nie ma. Ja myślałam, że Pan też chce się pobawić, mówiąc w cudzysłowie i trochę umniejszając tej dziedzinie filmu, ale nie chciałam tego zrobić, że chce się Pan zająć tworzeniem filmu fabularnego również dlatego, że jest Pan operatorem, sobie Pan ten film narysuje.
A tu chodzi o chyba większą rzecz i o większy rozmach przy kinie popularnym. Bo no może, chociaż ja sobie zostawiam taki komfort pewien, bo mnie tam parę osób pyta o to, znaczy parę osób mnie o to pytało, niektórzy nie pytali, a mimo to, że nie pytali, to ja sami odpowiedziałem na to pytanie. To jest kwestia, kim ja tak naprawdę jestem jako twórca. To wydaje mi się, że ja się najlepiej czuję jako operator filmowy, że ja w ogóle uwielbiam być operatorem filmowym i uwielbiam pracować dla innych, ale dla tych, którzy naprawdę mają niesamowitą osobowość, którzy są partnerami i którzy przychodzą z jakimś fascynującym pomysłem. Ja sobie całkowicie zdaję sprawę, że jest wielu artystów jako reżyserzy, których po prostu ja nigdy nie doścignę pomysłami, jakimś taką zmysłem reżyserskim. To, że ja się czasami bawię w reżyserię i chcę się kiedyś dalej bawić w reżyserię, tylko takiego właśnie trochę reżopa, który ma swoją wizję, bo ja zaczynam zawsze od obrazu. Najpierw są obrazy, a potem jest historia. I to jest w ogóle świetna rzecz, żeby w ogóle się nie zamykać. No nie miałem okazji wielu filmów robić za granicą, ale zrobiłem film z takim znanym rumuńskim reżyserem w Rumunii. I on w ogóle jakby jemu to w ogóle nie przeszkadzało, że ja jestem autorem jakichś filmów jako reżyser, a wręcz uważał, że to dobrze, że ma lepszą jakby komunikację jakby ze mną, tak? Że szersze pole macie wspólne, tak? Tak, a jednak w Polsce jest takie obciążenie, że bycie operatorem filmowym i zrobienie czasami swojego filmu jest jakimś pocałunkiem śmierci, znaczy w sensie zawodowym, że zaczyna pewna grupa ludzi, zaczyna patrzeć na ciebie jako człowieka trochę niebezpiecznego, że on za dużo może będzie widział w reżyserii, albo będzie się wtrącał, albo będzie coś próbował kreować, że taki twórca, indywidualny twórca, który właśnie szuka jakby swoich różnych zainteresowań, w jakimś tam stopniu nie jest to jest okej. I też nawet jak patrzę na twórczość Wojtka Staronia, który jest takim właśnie reżyserem, operatorem i cały czas robi filmy jako operator, to też można powiedzieć, że jego popularność jako autora zdjęć w Polsce nie jest zbyt duża. Znaczy jakby mimo niesamowitego talentu Staronia, nie mogę powiedzieć, żeby masowo brali go na przykład reżyserzy, jak innych naszych kolegów, którzy robią. Nawet są tacy rekordziści, tu nie będę mówił, na przykład Arek Tomia, który po prostu robi film za filmem. Prawda. W zasadzie nie wychodzi z planu, nie? Ani Staroń, ani ja nie mamy czegoś takiego. Propozycje, które są na przykład nam składane, są rzadkie. Najczęściej to są młodzi ludzie, właśnie debiutanci, co jest fajne, że oni właśnie chcą pracować z jakimś doświadczonym autorem zdjęć. Także ja widzę też taki rodzaj, z tym się akurat nie czuję za dobrze jako twórca, bo ja szalenie jednak lubię i kocham mój zawód operatora i bardzo bym chętnie, nawet chciał dać bym komuś jak najwięcej z tego, co mam w głowie czy w pomysłach, żeby tam nawet temu komuś się to udało, żeby ten reżyser zdobył nagrody, żeby wygrał wszystkie festiwale, żeby po prostu być członkiem zespołu. Bo ja tą pracę zespołową bardzo lubię, bo ja się nauczyłem, zresztą uczę tego ze studentów, że my musimy pracować w zespole, że no nie możemy być całkowicie totalitarnym władcą, chociaż kontrolę nad głównymi rzeczami trzeba mieć. I tutaj właśnie wracam do Cuarona, czy nawet do Pawła Pawlikowskiego, który właśnie ma taką kontrolę, nie? Że to są twórcy totalni, którzy... Cuaron się posunął się jeszcze dalej, bo sam też był autorem zdjęć i się w ogóle okazało, że odniósł wielki sukces, bo dostał pierwszy raz w historii reżyser dostał Oscara za zdjęcia. Natomiast jest coś w tym, że taki styl amerykański też jest ciekawy, nie? Że się dominuje jakby, że kontroluje się, że reżyser dopracowuje każdy, jak Polański też, dopracowuje każdy detal, że ustawia każdy kadr, że sprawdza rekwizyty. Dokładnie nawet rozmawiam ze scenografią, co tam ma być konkretnie z tyłu, jak tam ma być pomalowane ściany.
To tak, też trochę pachnie Wajdą. Przepraszam, ale muszę takie odniesienie zrobić. Jesteśmy w Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. To też trochę nawiązanie mi się szykuje w głowie do Wajdy. Tak to ja się bardziej musiałbym o to zapytać, no bo ja aż tak dokładnie no, nigdy nie byłem na planie, czy nie pracowałem z panem Andrzejem Wajdą. On w Piłacie i innych nawet kostiumy zrobił. No, no, to też z ludzi, których poznałem osobiście i dużo z nimi rozmawiałem, bo to mnie na przykład ciekawi, to dużo właśnie rozmawiałem z Pawłem Pawlikowskim i on mi też opowiadał, jak perfekcyjnie panował nad każdym detalem, nie? Że to jest po prostu niebywałe, że w zasadzie wszystko było pod jego kontrolą totalną, nie? Panie Marcinie, ale chciałby pan tak? Chciałby pan tworzyć filmy w takim rygorze, takiej autodyscyplinie? Ja nie wiem, czy to nie zabija w ogóle artyzmu w pewnych jednostkach. Jest taka ciekawa sprawa, bo jako operator, jako reżyser, to można sobie wymyślić siebie całkowicie, czyli można wymyślić swój styl, w sensie, że albo się dominuje nad wszystkim, bo to najbardziej się czuje, albo się właśnie angażuje część ekipy, która dostarcza propozycje i się kradnie jak najwięcej od ludzi. Tam można zrobić wszystko. W zasadzie tworząc... Ja to na przykład staram się robić właśnie, jakbym robił swój film, czy robię swój film, czy miałbym okazję jeszcze zrobić swój film, to chciałbym właśnie, jakaś ta droga, może nie taka, aż jak Paweł ma, że taka jest mocna, jakby, że on wszystko ma wymyślone, to mi się podoba, ale podoba mi się ta droga, że jednak reżyser powinien przez obraz, przez wymyślenie obrazu, kontrolować rozwój sytuacji jakby na planie i oczywiście brać, no ale brać od kogo najwięcej? Od aktorów. Wydaje mi się, że najwięcej można wziąć od aktorów, że to, że akurat on kombinuje tak, że wymyśla sobie świat cały i kontroluje ten świat na poziomie wizji, to jest bardzo, bardzo dobre i to jest okej. Okay. Natomiast, ale chyba Paweł z tego, to reżyserzy typu Haneke, też wielki reżyser. Myślę, że czy Bergman nawet, Bergman podobno właśnie bardzo pacyfikował aktorów, że on chciał dokładnie robić to co chce, ale jakoś tak czuję, ja przynajmniej, bo to wiadomo, że my korzystamy z różnych doświadczeń różnych kolegów, czy znanych, czy nieznanych, czy wielkich, czy nie, ale przecież wymieniamy się tymi myślami, to jednak to jest tak jak w dokumencie, że bohater, że aktor jest też w pewnym momencie bohaterem filmu dokumentalnego, że właśnie trzeba jak najwięcej od niego wyciągnąć jakby ze środka. I to jest, to mi się bardzo podoba. Natomiast czy ja bym chciał, czy bym nie chciał, to jest i tak moja sprawa. Znaczy właśnie komfort bycia reżyserem jest taki, że tam sobie mogę pozwolić na wszystko, i nikt, no tylko producent, który płaci, może mnie najwyżej spacyfikować, znaczy producent, który płaci za ten film. Dużo gorsza sytuacja i ciekawsza jest zawodem, no bo ja tutaj mam dwa zawody, a moim głównym zawodem, jak mówię, jest autor zdjęć. To jest praca autora zdjęć, no bo autor zdjęć nie może już tak działać. Znaczy jakby autor zdjęć musi i być usługowcem, musi być partnerem, musi coś dawać temu reżyserowi, ale też nie może mu czegoś zabierać po prostu. I znalezienie tego balansu, wiadomo, że nie każdy musi pracować z każdym, ale jednak zawód operatora jest takim zawodem, że trzeba połączyć jakby samo zadowolenie spełnienia się w pracy, bo są tacy operatorzy, na przykład Sławek Idziak, to myślę, że jakby Pawlikowski mu kazał coś zrobić, to on by go zamordował w pierwszym dniu i współpraca Pawlikowskiego z Idziakiem jest absolutnie niemożliwa. Niemożliwa, nawet jeden dzień zdjęciowy by nie wytrzymali sobą. Ale też operator musi się po prostu, musi być na tyle, i to mi się właśnie podoba w tym zawodzie. I dlatego ja też lubię gdzieś mieć swój kosmos taki po prostu niezależności kompletnej i wolności, że ja mogę zaryzykować i podjąć sam różne decyzje. I to mnie w ogóle rozwija jako twórcę, że je do przodu, że bo przecież na przykład taka praca właśnie samodzielna bardzo dużo uczy. Tak. A natomiast praca z reżyserem... prawda? I to ryzyko, które się ponosi samemu. Tak, a praca z reżyserem jest bardziej komfortowa, bo już się nie ponosi pełnego ryzyka. Ale jest też takim fajnym przeżyciem, że jestem częścią i temu człowiekowi dostarczam pewne rzeczy, czy realizuję pewne rzeczy i powstaje wspólny film,
To znaczy, to jest takie chyba taki balans między egoizmem, czyli robienie tylko coś dla siebie pod swoją kontrolą, a jednak pracę z innymi i też mnie to cieszy. I też powiem, że mnie skrajne sytuacje czasem cieszą, że wręcz na przykład jak ja sam coś zrobiłem i ktoś tam mnie chwalił, to jakoś to może przez matkę, która zawsze mówiła, że gównem będziesz, nikim nie będziesz, nic nie potrafisz, to ja nagle jak odniosłem jakiś sukces jako reżyser i mnie chwalili, to bardzo się źle z tym czułem, że mnie chwalą. Ale to też jest taka polska specjalność, panie Marcinie. My nie umiemy słuchać dobrych rzeczy, w ogóle generalnie. Nie wiem, czy można tak uogólniać, ale chyba to jest w naszej naturze. A bycie operatorem jakoś takie zawsze jest takie fajniejsze, bo na przykład nawet jak coś zrobiłem, to gdzieś tam siedziałem sobie z tyłu i jakoś tam 10 pytań było na konferencji i jedno pytanie czasami zadali operatorowi. I to było okej, nie? Że poza tym ja też czuję, że na przykład są pewni, to też trzeba mieć jakieś takie też wyczucie jakby swoich możliwości, że są twórcy, którzy mimo wszystko, pracując z nimi, oni są dalej reżysersko, nie? Czyli to jest taka zasada ciągłej nauki, że ja się uczę od ciebie, ty się uczysz ode mnie, bo na przykład dobry reżyser, który powiedzmy jest wybitnym reżyserem i można powiedzieć, że jest dużo dalej w ogóle w pomysłach i w dorobku niż ja, to może się okazać, że od tego operatora też się sporo uczy. No nie? Na przykład uczy się takich rzeczy, o których jeszcze nie wiedział, które dostarczają mu kolejnych pomysłów. Także to jest jakaś tam fajna wymiana, wydaje mi się. No i znowu muszę przywołać Witolda Sobocińskiego w kooperacji z Andrzejem Wajdą. Takich duetów zresztą operatorsko-reżyserskich jest wiele. Proszę powiedzieć, czy wy planujecie z Pawłem Pawlikowskim wspólne kino? Dobrze rozumiem te wasze kontakty? Nic takiego nie powiedziałem, takiej propozycji nie dostałem. Ja traktuję po prostu Pawła, bo Paweł pomaga mi w scenariuszu fabularnego filmu, drugiego, takiego Goran Folk. I tak się akurat stało, że ja się zgłosiłem, poprosiłem go o pomoc jako takiego, powiedzmy, konsultanta scenariuszowego, bo to jest trudny temat, bardzo trudny temat. Coś o nim wiem, nie ukrywam, że wiem dużo od Joanny Rożen-Wojciechowskiej, która sprawuje pieczę nad Centrum Kultury Filmowej. Rozumiem? Tak, to jest bardzo trudny temat, który jest gdzieś tematem historycznym, o jakiejś historii Polski, ale też jest jakimś autorskim kinem i w takich długich poszukiwaniach, no bo wiadomo, że trzeba, jak się długo pracuje nad czymś, to musi być jakiś script doktor czy ktoś konsultant, tak? Kto ma dystans? Okazało się, że... Proszę? Kto ma dystans do sprawy, którą tam żyje długo? Tak, i okazało się, że najlepszym rozwiązaniem będzie w sensie o pomoc do Pawła, ponieważ on ma najlepsze cechy, bo script doktor taki zawodowy, nawet zachodni, trochę patrzyłby na kino autorskie jako na wytwór jakiś fabryczny, tak? Że tu musi być punkt zwrotny i tak dalej. A tutaj pomysł, że Paweł się zgodził, był najlepszy, dlatego że on nie ingerował za bardzo w ten scenariusz, znaczy nie dawał rozwiązań gotowych, tylko zmuszał nas do myślenia, że mówił na przykład, tu nie wie, dlaczego ten bohater to robi, albo to mu nie działa i trzeba było szukać jakby dalej. I to jest fajne takie połączenie też człowieka, który bardzo czuje Polskę, polską historię, ale też czuje świat, nie? Po prostu potrafi opowiadać tak, jak to robią najlepsi na świecie. Także tak my sobie rozmawiamy na WhatsAppie. Dobrze nam się właśnie rozmawia w ten sposób i on... Ja na przykład dużo piszę różnych przemyśleń, a on pisze bardzo mało, ale pisze w punkt, nie? I to są właśnie takie rozmowy, gdzie się dużo odkrywa, nie? W sobie, w ludziach. I trzeba mieć też partnerów, nie tylko z kolegów reżyserów, ale też normalnych ludzi, z którymi się rozmawia, tak? I patrząc na przykład na twórczość Pawła, wybitnego reżysera, który zrobił słynne filmy, to i w jednym, i w drugim filmie jest jego osobowość, tylko że Paweł jest człowiekiem takim, który nigdy nie zrobiłby takiego filmu jak ja, czyli nie sfilmowałby swoich rodziców
po prostu jeden do jednego. On opowiedział o tym film fabularny, tak? I zresztą Ida jest osobistą historią, o kwestii dowiedzenia się o korzeniach, tak? A Zimna Wojna przecież jest historią jego rodziców, tak? Przetworzoną przez twórcę. Także to jest taki dowód. Ja nie mówię tutaj, żebym się chwalił, że rozmawiał sobie z Pawlikowskim, tylko to jest doskonały przykład na to, że twórcy szukają wokół siebie. No i ta podróż jest, dlatego o niej wspomniałem, że tak podróż w rozmowach prostych, wcale nie trzeba z kimś pracować. Wystarczy rozmawiać. I na przykład moja podróż z Pawlikowskim przez te ileś tam miesięcy wiele mi pomogła w ogóle w takim myśleniu o reżyserii filmowej i o filmie. Się wiele nauczyłem od niego, bo on podobnie jak Dziworski, że on właśnie nie tłumaczy kawę na ławę, bo Dziworski na przykład, Bogdan Dziworski to jest taki jakby drugi człowiek, który dla mnie jest, był bardzo ważny, to on, jak w szkole filmowej mieliśmy zajęcia, to on nigdy nie mówił, o co mu chodzi, tylko mówił: działa, nie działa, sprawa, nie ma sprawy, nie? I na przykład na pierwszym roku on mi powiedział, kiedy zrobiłem etiudę taką pierwszoroczną, dostałem tam nawet 4+, czyli dość dobrze, ale on powiedział, że no, ciekawe kolego, ale trochę taka kolego żurnalowa fotografia. Bo dał mi 4+, jak dał mi truje, znaczy tam jeszcze było paru członków komisji, ale wiadomo, że on dominował. Gdyby on dał mi 3, truje i żurnalowa, ale dał mi 4+, czyli prawie 5, no to żurnalową fotografią. I ja przez cały rok pierwszy szukałem odpowiedzi, tak samo jak Pawlikowski mi tam gdzieś powiedział, że tu nie wierzy w to działanie tego bohatera, i myśmy scenarzystą, nie wiem, 2 miesiące myśleli, co tam nie działa, nie? I dalej nie wiemy, czy to dobrze, czy nie, ale żeśmy po prostu dostali ten sygnał. Ja dostałem taki sygnał od Dziworskiego i teraz było tak, że ja spędziłem wiele miesięcy w bibliotekach Głównej Akademii Sztuk Pięknych i przeglądałem wszystkie możliwe, najlepsze czasopisma modowe, czyli Vogue, Elle, albumy Helmuta Newtona, bo no nie szukałem jakiegoś gówna, tylko szukałem po prostu żurnalowej fotografii na wysokim poziomie, nie? I jaką znalazłem odpowiedź? Nie pytałem się nigdy Dziworskiego o to, czy ta odpowiedź się zgadza, bo on już na pewno tego nie pamięta, bo to było dawno, ale wydawało mi się, że Dziworskiemu chodziło o to, żeby w tym świecie, który ja kreuję, bo to rzeczywiście było bardzo fajne wnętrze, bardzo dobre światło, fajna kompozycja obrazów, ale coś nie działało, była pewna, jemu chodziło o to, że było za mało trochę brudu, że czasem trzeba zdekonstruować lekko tą przestrzeń wizualną, która świetnie wygląda, ale pewnym, kopnięciem w statyw, że trzeba kopnąć w statyw, że może coś przekrzywić lekko, po prostu jemu o to chodziło. Super metafora. A w ogóle przecież szanujecie się wzajemnie, Bogdan Dziworski traktuje pana jako partnera do twórczości, zaprosił pana do współpracy, więc chyba nie można mieć lepszego dowodu na to, że jest wam jakoś po drodze w myśleniu o dokumencie, nie, o obrazowaniu. Znaczy on też zobaczył, bo ja tam zacząłem ten projekt jego, ale potem nie skończyłem, bo nie miałem po prostu czasu i potem to przejął. Wiem, że Dylus też zrobił jakby chyba zdjęcia i też dokument o nim. Ale to też wynikało, że my, bo on też wie o tym, bo on tak rzeźbi sobie latami tam za jakieś tam niewielkie pieniądze i też wie o tym, że to nie jest łatwa sprawa, żeby tyle czasu spędzić z nim, ale natomiast rzeczywiście my się bardzo fajnie tak mentalnie, osobowościowo jakby lubimy rozmawiać z sobą. Zresztą de facto myślę, że z Pawlikowskim na to się dobrze rozmawia, bo on jest trochę tak jak Dziworski, że to są jacyś podobni ludzie po prostu, jak Bodzio. Zresztą Bodzio przecież zrobił z Pawłem dużo dokumentalnych filmów. I to są tacy właśnie tego kręgu, tej przestrzeni ludzie, no, że Bogdan, tylko Bogdan mnie jakoś też tak bardzo też brał nie tyle za taką abstrakcję pewną myślenia, że on niesamowicie abstrakcyjnie myślał, co jest zawsze powodem do jakiegoś takiego wymyślenia, kreowania
pewnego świata, ale on też jest takim bardzo człowiekiem uczuciowym, w sensie, że te uczucia są ukryte, są nieodgadnione. Na przykład na czym polega chyba mój błąd, nie? Że ja jak kogoś poznam i polubię, to mu wszystko o sobie opowiadam do końca, po prostu opowiadam do spodu. To błąd? Jak patrzę na nich, czyli na Dziwolskiego i na Pawlikowskiego, którzy są bardzo emocjonalni, ale nie są wylewni, by opowiadać głęboko, ale chociaż usłyszałem parę tragicznych rzeczy, takich bardzo mocnych od nich, ale nie są to ludzie wylewni, nie? I może ta taka tajemnica budowania też siebie jest jakąś jest fascynująca, a może jeżeli ja opowiadam wszystko do końca, to nie zostawiam temu widzowi, czyli przyjacielowi, znajomemu, tak, jakiejś takiej ekscytacji moją jakąś głębią, tak? Że trochę za dużo wiedzą o mnie. Jest na patelni od razu, tak? Nawet jeżeli to jest utrwalone psychologicznie w mojej głowie, że ja ciągle szukam kogoś, kto mi coś powie, doradzi, wesprze i tak dalej, to jest też dobre, dlatego że tą pokorę trzeba mieć do końca. Znaczy to taka sytuacja, że nie można uwierzyć, jakby, że doszło się do końca jakby swoich możliwości, już się twórcą jest takim, że się nic nie można nauczyć. Dlatego dla mnie w tej chwili te kontakty z kolegami, ale z różnych branż, no nie tylko z filmu, ja też mam kontakty z ludźmi z malarstwa, czy powiedzmy z grafiki, z filmu animowanego, że to są niesłychanie, to są najważniejsze rzeczy dla mnie, znaczy, że ja mogę sobie porozmawiać z Dziworskim, czasem z Fidykiem i czasem teraz z Pawlikowskim, tak, i że w ogóle i każdy jest inny z nich, każdy co innego mi dostarcza jako człowiekowi do mojego rozwoju, do mojego jakby postępu. To nie mówię, że tam Pawlikowski mówi, czy to jest dobry scenariusz, czy zły. To chodzi o normalną rozmowę z tym człowiekiem. I fenomenalne jest właśnie to, i to trzeba szukać, wydaje mi się, w naszym środowisku, między nami, bo dużo jest u nas samotności, wydaje mi się. Właśnie przez to, że jest duża konkurencja i ludzie się konkurują między sobą albo mają fałszywe spotkania, typu, że tak się spotykają, bo jest modnie się spotkać tam jakiś znany ze znanym, ale nic nie powiedzą, bo de facto walczą między sobą gdzieś tam o coś, nie? A ja zauważyłem po tych kontaktach, czy właśnie z Dziworskim, czy z Pawlikowskim, że te rozmowy niesamowicie rozwijają przynajmniej mnie. Znaczy jakby, że, a to jest rozmowa o dupie Marynie czasami, nawet o tym, że kwarantanna jest na przykład i on tam coś musi zrobić, na przykład jakieś zdjęcie dla Zary na przykład, nie? Ze swoją żoną. Także no, to w ogóle jest jakaś, ale to po prostu trzeba szukać w tych słowach, w naszych słowach czasami między słowami coś takiego fajnego jest, co się zapamiętuje, że się inspirujesz, że się ma, my się sobą musimy inspirować w takim sensie, że to jest jakby metoda na to, żeby iść dalej, że Fidyk na przykład mówi wszystko, bardzo dużo mówi podobnie jak ja, ale jest też taki jakiś matematycznie precyzyjny w tym swoim mówieniu. Dziworski, wszystko jest na jakimś szaleństwie, nie? Paweł na przykład ma taki dar, że on potrafi w zasadzie w jednym zdaniu, jemu się na przykład udało na razie jedną rzecz, która jest, bo ja to sobie taki nawet ranking zrobiłem, co on tam powiedział, bo to jest bardzo ciekawe, że głównie te głównie pisana wymiana jest dobra, bo ona jakoś okazuje się wręcz, że czasami pisanie do kogoś właśnie na WhatsAppie powoduje to, że tacy twórcy muszą być precyzyjni, którzy też nie lubią gadulstwa i potrafią bardzo precyzyjnie w jednym zdaniu zawrzeć wszystko. I wydaje się, że mistrzem tego jest akurat Paweł, że on potrafi na przykład w dwóch zdaniach, on tam zobaczył jakiś taki film, jak ja zrobiłem z takim tym Rumunem i tam miał zastrzeżenia reżyserskie, nie? I na przykład napisał takie coś. I to jest w ogóle definicja dla mnie reżyserii filmowej, że napisał, że dobry film musi mieć odpowiedni balans między tym, co jest dopowiedziane, co jest niedopowiedziane, a opowiedziane. Czyli to jest balans między dosłownością a niedosłownością. I to jest tak naprawdę, no,
Według mnie najlepsza definicja w ogóle filmu w tej chwili, że I film najlepsza musi. lekcja, prawda, tworzenia kina. No tak, bo to była cała definicja reżyserii, tak? Tak reasumując, że ja zauważyłem jakąś taką samotność jakby nas twórców, że my nie lubimy specjalnie, znaczy może nie my, ale jakoś przebywanie w tym naszym gronie dla niektórych zawsze jest jakimś dyskomfortem, nie? Że jest jakaś jeden rodzaj rywalizacji między środowiskiem i trudno jest tak się jakby otwierać, po prostu zwierzać, nie? I możliwe, że dobre są takie spotkania właśnie, kiedy nie ma tego balastu, tego obciążenia, tak? Że my mamy jeden cel, jeden wynik jakiś chcemy osiągnąć, jeden film zrobić, albo się ścigamy jakimś tam filmem, tylko po prostu rozmawiamy jak ludzie. Normalnie chodzi o kontakt człowiek z człowiekiem, że po prostu zadajemy sobie pytania, jeżeli mamy potrzebę, to zwierzamy się z czegoś po prostu. No bo na czym polega wartość tych rozmów? No, gdybym się na przykład zwierzał malarzowi, to też to jest fajne, nie? Ale jak się zwierzam reżyserowi albo operatorowi i on mi coś mówi wartościowego, no to jest ciągle rozwój, że my bez tego bycia człowiekiem, bez tego wnętrza naszego psychicznego, tej relacji z drugim, znaczy może inaczej, ja jestem na takim etapie, że już nie czytam książek o filmie, nie czytam tam jakichś kolejnych biografii o Spielberga czy tam kogoś, tylko oglądam filmy i wolę rozmawiać z wartościowymi kolegami po prostu, ale na zasadzie partnerskiej, takiej, że po prostu człowiek z człowiekiem. Że nie, że jakieś interesy mamy do siebie czy coś, tylko po prostu w ten sposób. I że to jest najlepszy rozwój, to jest szukać tych rozmów właśnie między nami, a nie czasami, bo ten etap czytania takich sztywnych biografii, że tam Bojana Porańskiego, biografia Wajdy, biografia Kieślowskiego, no w porządku, nie? Młody twórca powinien to przeczytać, z tym się zapoznać. Ale już w takim wieku, jak ja jestem, to tylko kontakt bezpośredni, wydaje mi się, jest. Szukać tych ludzi, przecież można tych ludzi poznać w Gdyni na festiwalu. Ja też tak lubię. Ja na przykład, jak aktor mi się podoba na ekranie, to ja do niego idę i po prostu go poznaję, no, żeby się z nim pogadać. No. Doświadczenia pana w rozmaitych odsłonach kina w Polsce są bezcenne i tematy się wykrawają z minuty na minutę. Dziękuję za ten czas nam poświęcony. No i życzę panu chyba zdrowia. Dzisiaj należy życzyć nam wszystkim, więc tego zdrowia panu życzę. No też pewnie jest jeszcze warto życzyć, żebyśmy mogli do pracy wrócić, no bo nasz zawód jest jednym z takich, no, się okazuje nagle najgorszych zawodów, znaczy najtrudniejszych zawodów, jeśli chodzi o sytuację, no bo hotelarze zaraz tam będą mieć hotele, centra handlowe będą sprzedawać, a my ciągle tutaj stoimy, no bo no, trudno założyć aktorom jest na twarze maski, nie? Żeby grali w maskach. Tak, ale nie próżnuje pan, jak słyszeliśmy. Tworzy pan cały czas konglomerat i partnerstwo dla kina. Tego życzę też, partnerstwa dla Dziękuję kina. Bardzo. Wszystkiego dobrego. Dzięki za rozmowę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia.